14. Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet o memoriał redaktora Andrzeja Kowalczyka odbył się w nowej hali sportowej w Bilczy. W rozgrywkach wzięły udział drużyny z Litwy, Ukrainy, Białorusi oraz Polski. Po raz pierwszy w historii sympatycy kobiecej piłki ręcznej mieli okazję do obejrzenia meczów na najwyższym europejskim poziomie. Morawica przez jeden dzień stała się stolicą piłki ręcznej. To właśnie tu, na hali sportowej w Bilczy, odbył się pierwszy dzień turnieju. Okazał się on być dobrym początkiem dla piłkarek ręcznych KSS Kielce. Radości z wygranych w obu spotkaniach nie kryła rozgrywająca KSS Marta Rosińska, choć pierwsze mecze turnieju oceniła bardzo krytycznie. Mecz otwarcia turnieju, myślę, że mogłyśmy zagrać lepiej, tak troszkę ospale grałyśmy. Myślę, że też było dużo takich rzeczy, które trener chciał sprawdzić i no, jak wyszło ważne, że wygrałyśmy, no myślę, że to nie był mecz na najwyższym naszym poziomie. Na hali grało się naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo piękny obiekt sportowy. Co prawda jestem tu pierwszy raz, chociaż już długo goszczę w Kielcach. Także naprawdę piękny obiekt i no, gratuluję, że macie taką super siedzibę sportową, gdzie można rozgrywać naprawdę fajne mecze. Pozostałe piłkarki KSS Kielce również były pod wrażeniem nowej hali sportowej w Bilczy. Oceniam halę bardzo dobrze, bo to jest ta nowa hala, grałyśmy pierwszy mecz tutaj. Wiadomo, mecz nie wyszedł jak byśmy chciały, bo to był pierwszy mecz turnieju, ale myślę, że z meczu na mecz będzie szło nam coraz lepiej, a na hali grało się rewelacyjnie. Pierwszego dnia turnieju w galerii Echo przy ulicy Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się uroczyste otwarcie. Wójt Marian Buras podczas swojego wystąpienia nie krył zadowolenia z faktu, że gmina Morawica po raz kolejny może gościć tak znakomitych sportowców. Jak podkreślano, za sprawą turnieju Świętokrzyskie przez 3 dni stało się stolicą piłki ręcznej. Uroczystość otwarcia uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dentej z Morawicy. I proszę Państwa, pod choinką zaczynają przechodzić jako pierwsi goście z Ukrainy. Galiczanka Lwów, dla nich duże brawa. Galiczanka Lwów, proszę Państwa. Brawa, brawa, brawa. Mecze podczas kolejnych 2 dni turnieju rozegrano na halach sportowych w Nowinach i Kielcach. 14. Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet o memoriał redaktora Andrzeja Kowalczyka zakończył się zwycięsko dla KSS Kielce. Najlepszą zawodniczką turnieju okrzyknięto skrzydłową kieleckiego zespołu Marzenę Paszowską. Warto przypomnieć, że memoriał Andrzeja Kowalczyka, zmarłego przed 14 laty dziennikarza Radia Kielce, wielkiego sympatyka sportu, działacze kieleckiego klubu organizują od 1997 roku.